No. Zbliżenie na omlet. Wygląda teraz majestatycznie w chuj. Myślę, żeby nie tylko innej na kanale. Cię skrytują za to. Żeby... Nie, co ty. Ładny omlet. Krzywy jest. Ja sobie zjem masłem orzechowym i z dżemem i z bananem. Mm. I odżywka białkowa do tego. Mm. Jaki fajny. Lepki. Puszysty? Lepki. Lepki? Już widzę, jak będę chciał to nagrać, jak sobie smaruję masło. Może cię nagrać. Spoko. Było 22 gramy masła. To jest choroba, kochanie. Co? Że sobie liczę? Tak. Sama liczyłaś makro kiedyś? Tak, przez pół roku i mi się znudziło. Jak to może się znudzić? Mój omlet jest trochę ładniejszy. Nieprawda. Tak, siebie. Rudy? Gdzie idziesz? Nie kłam. Idziesz jeść pączki. Mm. O, mam ostrość. It's not easy on my bed sheets. It's not easy on my nerves. It's not easy on my conscience. It's not easy on my soul. Chodź, kupię ci pączka. Za co? Co chcesz w zamian? Proszę. Dzień dobry. Ja, Faruk, cappuccino. Pony karmel. To poprosimy tego cappuccino i słony karmel. Nie łapię Rudego. Do widzenia. This is not what you wanted. What you wanted for me. I know that much now. My apologies. Gruch, gruch. Przepraszam. Proszę pana. Pączki. Jeść. Proszę bardzo, obsrany stół. Proszę rozpakować. Ja się smarkam. Mam się nagrać, jak smarkasz? Tak. Proszę. Wszystko musi być na wrogu. To jest solony karmel ten. Ale ja nie chcę go chyba tak brać. A jak? Chusteczki? Mówimy, a gdzie masz chusteczki? Na chusteczką to... Tak właśnie pomyślałam. Ej, zostaw mojego pączka. To nie jest mój. Ale mój też się zabierałeś. A, cappuccino. Się bardzo źle skończy. Dobra. Cofam. Pan Baleron. Jak tak będziemy jeść, to ja to będę... jest najbrzydszy gmak w ogóle na świecie. Ojo? Tak. Ja się nie dziwię, że z tego ludzie skaczą. Kochanie, gdzie idziesz? Pana Balerona na kanapkę. Też wyglądasz jak taki baleron. Uwaga, spadam ze schodów. Piątek, sobota, 13. Nie ma pana balerona. Chuj, baleron. Trochę podobno mam emotikonka, nie? Od 11 jest. Może pan Baleron był gruby, a pan burger jest taki jakiś poślany. No ale pan Baleron był zamknięty, dlatego jedziemy do pana burgera. Tu się wchodzi, czy? Nie wiem, jak tu się wchodzi. Panie burger?
a nie burgerów. Ale dziwnie to zrobili, zorganizowali. Dzień dobry. Danka, dawaj burgery. Weź to robi. Uła, a to są jeszcze krążki cebulowe. Ej, oddaj. Krążki cebulowe. I bekon. No i różne rzeczy. Widzisz, mój jest mniejszy. Bo ty jesteś malutka. Mm. Nie siada nas, dobra. Wszystko się zgadza. Siemanko YouTube, a mamy sobotę. I tak, może zaczniemy od tego, jeżeli chodzi o mój trening. W tym tygodniu w końcu udało mi się zrobić 5 treningów, tak jak zakładałem, bo ostatnie 2-3 tygodnie były takie trochę rozlatane. Zawsze przynajmniej jeden dzień mi wypadał w ciągu tygodnia i dlatego tak nie za specjalnie mnie ostatnio wchodziły te treningi, jeżeli chodzi o założony ciężar. No bo wzorzec ruchowy był trochę rozbity, tak? Ogólnie właśnie ja staram się, żeby ten wzorzec ruchowy dla każdego powtórzenia, powiedzmy, był wykonywany 2 razy w tygodniu. Na przykład jeżeli chodzi o wyciskanie hantli, już pamiętam, robiłem na 38, przecież 6 czy tam 8 powtórzeń, a teraz musiałem zejść aż do 32 kg. Nie dlatego, że tak strasznie osłabłem, tylko po prostu mówię, ten wzorzec ruchowy nie był zachowany. No i dzisiaj 32 poszły w 3 seriach po 12 powtórzeń, także za tydzień zrobimy 34 kg też w 2 dniach. Raz na 10 powtórzeń postaram się, a w drugim dniu postaram się zrobić na 12 powtórzeń. To samo jeżeli chodzi o wyciskanie sztangi leżąc, jeżeli chodzi o martwy ciąg. Aczkolwiek tutaj sumo będę robił tylko raz w tygodniu, no i raz na prostych nogach. Przysiady bardzo dobrze wchodzą. Może właśnie trochę opowiem o tych moich ostatnich 2 treningach, bo nagrywałem w czwartek, w piątek w zasadzie tylko treningi. W czwartek robiłem trening góry B. Było wyciskanie leżąc 100 kg, 6 powtórzeń poszło tylko, a potem back offy zrobiłem na 90 kg po 8 powtórzeń, bo chciałem trochę tej objętości więcej. Następnie zrobiłem focze wiosło. Potem przeszliśmy właśnie do wyciskania hantli na skosie dodatnim 3 x 10 na 32 kg. Ściąganie drążka wyciągu górnego i tutaj właśnie jak ostatnio jest moda ogólnie i ja sam starałem się to robić, przy rozpoczęciu ruchu najpierw robimy retrakcję i depresję łopatek, żeby ustabilizować właśnie te łopatki i wyeliminować jak najbardziej pracę bicepsów. Tak powiem wam, że jak stosowałem się ten manewr,
to trochę odczuwałem ból w prawym barku, a jak robiłem normalnie płynne zejście, oczywiście najpierw rozpoczynając od łopatek i ciągnąc łokciami do dołu, to tego bólu nie było. Dlatego też no, nie sugerujmy się zawsze tym, co jest mówione obecnie w internecie, powiedzmy. Oczywiście to jest jak najbardziej poprawne, tylko też dla nie każdego będzie to pasowało, nie dla wszystkich będzie się to sprawdzało odpowiednio, tak? I tutaj te ściąganie połączyłem akurat sobie w super serii łączonej z pompkami na poręczach. Też 3 serie po 8 powtórzeń, bez żadnego dodatkowego obciążenia. Za tydzień dodam sobie 5 kg i zobaczymy, jak wtedy mi to pójdzie, ale myślę, że spokojnie też zrobię 3 razy 8. No i trening zakończyłem face pulsami i bicepsem. W piątek robiłem trening dołu, bo właśnie ogólnie trochę inaczej zacząłem ten tydzień, zacząłem on wtorku, nieważne. No i był martwy ciąg. Martwy ciąg, jak już byłem na etapie, że 160 kg robiłem razy 6, 180 razy 2 i 170 razy 4, tak teraz musiałem 150 kg zrobić razy 4, ale to bierze się z tego, że akurat martwego ciągu sumo nie robiłem aż 2 tygodnie. Także tutaj też na pewno już w przyszłym tygodniu znacznie lepiej mi pójdzie. No ale niestety trzeba trochę przyzwyczaić się z powrotem do tego ruchu. Następnie był przysiad ze sztangą z pauzą. Wiem, że na filmie ta pauza nie wygląda jakoś specjalnie długo i powinienem trochę dłużej przytrzymać, ale zrobiłem sobie tutaj rampę otwartą, doszedłem do 100 kg razy 6. No i ogólnie mówię, te przysiady ostatnio bardzo fajnie mi wchodzą, właśnie głównie z tego względu, że nie schodzę aż tak nisko. Oczywiście głębokość jest zachowana i no, według mnie dobrze wygląda ten przysiad. Nie będę niżej schodził, nie ma takiego sensu, a skoro właśnie dzięki temu nie odczuwam bólu w pachwinie, no to właśnie będę robić tak, jak robię do tej pory, tylko mówię, trochę przedłużę tą pauzę, żeby Maciek Lipski się nie czepiał. Następnie zrobiłem hip thrusty. Doszedłem do 120 kg, zrobiłem sobie tutaj 4 serie po 8 powtórzeń. Ten trening zakończyłem bułgarami, zrobiłem 3 serie na 6, 8 i 10 kg, też na razie spokojnie, żeby sobie przypomnieć ruch. Przepraszam. No i dzisiejszy trening, już fajnie, aczkolwiek dzisiaj przed treningiem się zdrzemnęliśmy z dziewczyną i taki trochę byłem nie do końca przygotowany na trening, dlatego musiałem skorzystać z przedtreningówki i strzeliłem sobie napalm, całą butelkę, także niby dwie porcje, 400 mg kofeiny i dlatego może też teraz tak szybko gadam. Ale trening naprawdę fajnie wszedł, właśnie 32, 3 razy 12 poszło, potem podciąganie 3 razy 8, też dawno się nie podciągałem, dlatego bez ciężaru i dlatego tylko po 8 powtórzeń, ale spokojnie to jeszcze miałem w zapasie kilka ruchów, myślę, około 2-3. Aczkolwiek ostatnia seria była ciężka. Następnie było krzyżowanie linek na wyciągu. Zrobiłem właśnie z tego niższego poziomu troszeczkę. Dwie serie po 15 powtórzeń i jedna seria na 13 powtórzeń, bo już bardzo mocno się spompowałem. Następnie było wiosłowanie horyzontalne na maszynie wąskim chwytem i tutaj akurat właśnie lubię ściągnąć łopatki właśnie, żeby dezaktywować pracę bicepsów jak najbardziej. Tutaj akurat bark mi nie przeszkadza, tylko przy ściąganiu akurat wertykalnym najbardziej odczuwam, niestety. Później już były tylko łapy, także zrobiłem wyciskanie francuskie z hantlami, dawno nie robiłem. Uginanie siedząc z hantlami i zrobiłem do tego jeszcze unoszenie linki wyciągu dolnego na środkowy akton barku. I trochę teraz pogadam jeszcze, bo chciałem nadmienić, widzieliście dzisiaj, byliśmy sobie z dziewczyną na pączkach w pączkarni Caldo. Wzięliśmy pączki o smaku słony karmel i o smaku cappuccino. Bardzo polecam, nie trafiliśmy akurat, że były pączki ciepłe, świeżo wyjęte z oleju. Ale były bardzo dobre, także jak będziecie gdzieś w okolicach, to koniecznie zajrzyjcie. No i następnie mieliśmy jechać do pana Balerona, bo słyszeliśmy, że robią tam bardzo dobre kanapki, ale jak zajechaliśmy, to okazało się, że jest otwarty od 13, także stwierdziliśmy, że godziny nie będziemy czekać. I pojechaliśmy do pana Burgera. Jeszcze nie byłem w tej burgerowni, ale słyszałem same dobre recenzje na jej temat. Jest niedaleko Politechniki w zasadzie. I naprawdę petarda. Jeden z lepszych burgerów, który jadłem w Gdańsku, aczkolwiek trochę niestety walory smakowe spadły, bo wzięliśmy na wynos i przywieźliśmy do domu, także trochę te burgery nam wystygły, ale mimo wszystko były zajebiste, także koniecznie polecam. Ja akurat wziąłem z jakimś karmelizowanym boczkiem w sosie maple, w syropie maple, przepraszam, i z krążkami cebulowymi.
a moja dziewczyna wzięła z ananasem i też był naprawdę kozak. I jeżeli chodzi właśnie o dzisiejszy dzień jedzenia, troszeczkę kalorii przekroczyłem, właściwie nie kalorii konkretnie, ale przekroczyłem makro tłuszczu. Bo oczywiście jeżeli chodzi o burgera i jeżeli chodzi o pączki, to trochę oszacowałem sobie te makro, ale na pewno jest przekroczony tłuszcz, bo burgera sobie wpisałem jako 45 gramów tłuszczu, a pączki wziąłem tam jakąś randomową wartość z MyFitnessPala, tylko taką trochę bardziej zawyżoną bym powiedział, bo tam było 20 gramów tłuszczu, myślę, że ten pączek nie miał aż tylu, ale lepiej założyć więcej niż mniej. I teraz jak ja do tego podchodzę, jeżeli danego dnia jesteśmy, jeżeli ogólnie jesteśmy na redukcji, danego dnia zjemy trochę więcej, czy to węglowodanów, czy to tłuszczu, białka raczej nie przekraczamy, no ale załóżmy, że też. Ogólnie można to rozwiązać na kilka sposobów. Pierwsza kwestia jest taka, że jeżeli powiedzmy zjedliśmy za dużo tłuszczu w ciągu dnia, to możemy sobie uciąć trochę z węglowodanów, oczywiście jeżeli jeszcze mamy taką możliwość. Jak to zrobić? Załóżmy, że przekroczyliśmy tłuszcz o 20 gramów, tak jak dzisiaj mi to wyszło. I możemy zrobić w ten sposób, że odejmiemy sobie odpowiednio mniej węglowodanów. I teraz jak to zrobić? 1 gram tłuszczu to jest 9 kilokalorii. 1 gram węglowodanów to są 4 kilokalorie, czyli 2,25 razy mniej. Czyli musimy uciąć sobie 2,25 razy gramów węglowodanów tyle, co przekroczyliśmy tłuszczu. Tak? Czyli powiedzmy przekroczyliśmy 20 gramów tłuszczu, czyli szybka matematyka, niestety nie policzę tego, czyli 45, tak? Dobrze liczę? Tak, czyli 45 gramów węglowodanów mniej powinniśmy zjeść tego dnia, żeby mniej więcej zachować ten nasz bilans kaloryczny, nie przekroczyć kalorii. Druga kwestia jest taka, to o tym wspominał bodajże kiedyś Eric Helms, jeśli dobrze pamiętam materiał, że możemy pożyczyć makro z następnego dnia. Tutaj też od tego co pamiętam podawał jakąś zasadę, że możemy sobie wziąć 10-15% bodajże kalorii z następnego dnia do tego dnia właśnie, w którym planujemy, albo akurat wyszło nam, że trochę więcej zjedliśmy. Czyli powiedzmy jak dzisiaj zjadłem 20 gramów ponad normę, czyli tam 110 gramów tłuszczu mi weszło, to jutro powiedzmy zjem sobie 70 gramów tego tłuszczu, żeby mieć spokojną głowę i dzisiaj jakoś niespecjalnie się głodować. No i ostatni sposób też jest taki, żeby się tym jakoś specjalnie przejmować, ewentualnie dodać sobie trochę więcej aktywności, wejść na spacer jak jest fajna pogoda, albo zrobić mocniejszy trening, albo zrobić cardio po treningu, jeżeli mamy na to ochotę. Oczywiście też zakładając, że nie jest to nasz jakiś cheat day, nie przekroczymy dużo tych kalorii, tak? No mi akurat dzisiaj wyszło te 20 gramów tłuszczu, czyli to jest 180 kalorii, to nie jest jakoś tam wybitnie dużo. Ale jeżeli chcemy zachować, powiedzmy, ciągłość, jeżeli chodzi o dietę i żeby nasze pomiary były w miarę konsekwentne, no to najlepiej byłoby coś takiego zrobić, tak, że albo właśnie pożyczamy kalorie z następnego dnia, albo na koszt tłuszczów odejmujemy sobie trochę węglowodanów, nigdy białek, akurat białka staramy się trzymać na tym samym poziomie co zawsze. Także to by była moja opinia na ten temat, mój sposób jak ja postępuję właśnie w takich przypadkach, a czasami się zdarzają, nie zawsze jesteśmy perfekcyjni na redukcji, ja jestem dopiero na dobrą sprawę drugi tydzień, a już apetyt mi się z powrotem poprawił i mam ochotę częściej zjeść trochę więcej. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga, dziękuję bardzo za uwagę, proszę łapki w górę, subskrypcję kanału i widzimy się w następnym filmie. A tak w ogóle robię kolejny konkurs, zapomniałem w ogóle w lutym ogłosić, także robimy teraz w ostatnim filmie tego miesiąca. No i wygrają tylko ci, co oglądają filmy do samego końca właśnie. Żeby wygrać koszulkę, należy udostępnić ten film na swojej tablicy na Facebooku. No i napisać oczywiście rozmiar koszulki, jaki chcecie wygrać. I to są jedyne zasady. Trwa konkurs do końca 1 marca w takim razie, do godziny 24. No i jeszcze w tym tygodniu ogłoszę wyniki. Także tutaj już mamy koniec filmu i dziękuję bardzo za uwagę.